Grzegorz Szewalijewski, rzecznik IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdybyśmy tak mogli spojrzeć na wprost, przed nami jest Centrum Nauki Kopernik, tuż za nim jest piękna, dumna, wielka rzeka Wisła. No i to słowo wielka to już jest takie słowo, którego chyba teraz nie do końca powinniśmy używać. No ile długość się nie zmieniła, to zmieniła się jej głębokość, a właściwie stan wody oraz przepływ, który w niej jest, czyli ilość wody, która płynie. No, susza. Susza, i to trzeba jasno podkreślać, w całym kraju, nie tylko oczywiście w naszej królowej rzek. Ale tak niskiego poziomu, 25 centymetrów, chyba że dzisiaj poranku już jest inny, ale jak sprawdzałem rano, to jeszcze było 25. Już 24 z tej informacji, proszę bardzo, to już się zmieniło. No to jest rekord. I to jest rekord, który właściwie wczoraj padł. Jeden rekord, dziś kolejny rekord. I pytanie, co będzie w następnych dniach? 24 centymetry. Z każdym kolejnym dniem o 1 centymetr według naszych prognoz będzie stan wody opadał. No, pobiliśmy rekord z 2015 roku. Wtedy mieliśmy naprawdę bardzo potężną suszę w całym kraju. Teraz sytuacja jest właściwie drugie miejsce. Nie było tak złej sytuacji jak podczas tej z 2015 roku. No i z każdą kolejną godziną powoli ten stan wody będzie nam opadał. I najprawdopodobniej, na razie mamy prognozy na 5 dni do przodu, no to pojawi się ta jedynka z przodu, czyli tych około 19 centymetrów. Więc no, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to oczywiście stan wody, to jest ważna kwestia. Natomiast przepływ, który mówi nam hydrologom, jak to wygląda, też jest bardzo niebezpiecznie niski. Bo pamiętajmy też, że rzeka pracuje i troszeczkę to dno się obniża. Natomiast to i tak pokazuje, że jest niebezpiecznie. Na całej Wiśle mamy 5 punktów, gdzie tak jak w Warszawie, ten najniższy stan wody został osiągnięty, a nawet jest mniej, więc te rekordy zostały pobite, więc 5 punktów na głównej rzece, ale na innych rzekach w naszym kraju łącznie 22 stacje pokazują nam właśnie takie rekordy, z czego najwięcej jest ich na Podkarpaciu i również w Małopolsce, ale też rzeki nizinne, jak na przykład Biebrza w Sztabinie, czy tutaj odcinek łódzki Warty, tam też właśnie te rekordy są pobite. A to nie są te rekordy, które chcielibyśmy pobijać, za które trzymamy kciuki. Ja pamiętam, kiedy byłem na Erasmusie we Włoszech, to piękna, wielka rzeka Pad. Wtedy chodziło się na spacery nad tę rzekę, ona taka była imponująca, piękna, wspaniała. Kiedy widziałem zdjęcia z ubiegłego roku, to tej rzeki właściwie miejscami praktycznie nie było. Tam były kamienie, jakiś taki wąski strumyczek. Czy takie obrazki, jakie dziś widzimy nad Wisłą, czyli takie łachy piachu, niski poziom, no i też przy okazji innych rzek oczywiście, to jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić? No, myślę, że powinniśmy. Patrząc na nasze dane, stacji mamy nieco ponad 600, to blisko 300 wskazuje, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Aż 70% wszystkich rzek ma stan wody niskiej. No to widać, jaki jest problem. Natomiast od 2015 roku mamy taką, można powiedzieć, permanentną suszę. Rocznie ona występuje. Oczywiście troszeczkę mniejsza jest w okresie, nazwijmy to zimowym, bo jeżeli to można nazwać, na wyrost, to często też, tak, słowo zima nabiera w Polsce innego znaczenia. No, ale mimo wszystko później wiosną, latem i jesienią jest znowu spadek praktycznie wszędzie, jeżeli chodzi o wody powierzchniowe. Susza się rozwija. Więc tak, my powinniśmy się do tego przyzwyczajać i są rzeki, które przestały płynąć. I to tutaj mówimy o Wiśle, ale nie opodal Wisły jest rzeka, nazywa się Długa. No tam już nie ma wody od jakiegoś czasu. Nawet parę lat temu można było spływać tą rzeką kajakiem. No teraz nie można. Więc są takie miejsca, gdzie tak naprawdę ten poziom obniżył się na tyle, że po prostu woda przestała płynąć. No to wszystko dzieje się w tempie zastraszającym i zatrważającym. Wrzesień trwa, dziś 9 dzień września. Widzimy sobie po bardzo słonecznym centrum Warszawy. Dziś do 27 stopni tutaj u nas, na zachodzie Polski nieco inaczej. No ale przez te pierwsze dni września, no to mogliśmy mieć wrażenie właściwie w całym kraju, że to nie żaden wrzesień, ale że to lipiec, bo te normy temperatury, tych średnich, przeciętnych temperatur, to były wyższe o ile? O 5 stopni? Ponad 5 stopni. Mało tego, były takie miejsca jak na przykład w Zachodniopomorskiem czy Lubuskiem, gdzie te wartości były przekraczane o 10 stopni. Więc naprawdę z mocnym przytupem rozpoczęliśmy
jesień meteorologiczną, bo meteorolodzy jesień rozpoczęli z pierwszym dniem września. No z tym, że no, zwrotnikowe powietrze jak się rozgościło u nas na dobre, bo oprócz upałów w dzień, czyli wartości powyżej 30 stopni, mieliśmy do czynienia z nocami tropikalnymi, czyli temperatura minimalna nie spadała poniżej 20 stopni. Tak było na zachodzie oraz nad morzem. No, ale jest dobra informacja. Oczywiście może się narażę tutaj tym ciepłolubnym i tym, którzy jednak wolą mieć przedłużone lato, bo właśnie to na zachodzie ochłodzenie to wynik wypierania tego zwrotnikowego powietrza na wschód i będziemy mieli do czynienia z polarno-morskim powietrzem, chłodniejszym, on w niektórych miejscach o 10 stopni w porównaniu do tego, co było wczoraj, ale też będzie więcej chmur, pojawią się wreszcie opady deszczu, więc troszeczkę ta susza zostanie, no na pewno nie zakończy się tu, bo to nie można o tym mówić. Złagodzona. Mamy problem w lasach, tutaj ogromne, ekstremalne zagrożenie. W całym kraju tak naprawdę. Tak, więc tutaj, tam gdzie ten deszcz spadnie, ten problem z zagrożeniem pożarowym przynajmniej minie, więc taki jest plus. No i ten tydzień będzie chłodniejszy, więc mniejsze parowanie, więc no, ten proces się zatrzyma, a w drugiej części tygodnia, tutaj nawet na południu może więcej popadać, więc za mniej więcej półtora do dwóch tygodni Wisłą może przemieszczać się wezbranie, raczej nieduże, ale przynajmniej ten rekord, który został niechlubnie tutaj zrobiony, to stan wody się podniesie i przynajmniej będzie jakiś ten widok normalny, a nie jak trochę z Mad Maxa, że tak, naprawdę jest... łachy piaszczyste, powyżej, poniżej Warszawy, pełno kamieni. No może wrócą większe statki na Wisłę, bo w tym momencie absolutnie żegluga śródlądowa jest niemożliwa. Myślę, że kajakiem byłoby teraz nawet ciężko przepłynąć po wielu polskich rzekach. A czy to, co dziś obserwujemy, tu jeszcze w tej części Polski, to już jest taki ostatni, taki ciepły dzień tej, no już powiedzmy, jesieni? No teraz na pewno będziemy mieli chwilkę ochłodzenia i ono potrwa mniej więcej poniedziałek, wtorek, środa, właśnie w tej centralnej części kraju, ale patrząc na prognozy te takie dłuższe, na 7-10 dni do przodu, widzę, że cały czas zwrotnikowe powietrze chce do nas powrócić. Co prawda możliwe, że w weekend to będzie ciekawa sytuacja. Na wschodzie 28, może nawet 30 stopni, ale na zachodzie, no tutaj niestety chłodniej, do 22-24. Więc jeszcze te podrygi takiego cieplejszego no, września, wręcz upalnego i raczej byśmy powiedzieli, że termicznie nienormalnego, mogą się pojawiać. A czy my powoli musimy się do tego słowa rekord przy okazji pogody przyzwyczajać? No bo informujemy naszych widzów, no pan występując we wszystkich mediach opowiada o tym, co dzieje się z naszą pogodą, z naszym klimatem, że no właściwie miesiąc w miesiąc mówimy o rekordach, jeżeli chodzi o temperaturę, o te zmiany, to że jest taka norma, że to taki rekordowy czas. Jeszcze raz to podkreślę, to nie są te dobre rekordy, ale że będziemy o tym mówić no, przez dłuższy czas? Myślę, że tak. Ale to nie chodzi tylko o temperaturę, bo nie chodzi nawet o maksymalną temperaturę, którą będziemy notować, ale tutaj mamy rekordowe dni z upałem, na przykład w tym roku. Na Podkarpaciu tam ponad 30 dni z wartością powyżej 30 stopni przez 3 miesiące. To można powiedzieć, że jeden miesiąc, dzień w dzień mieliśmy do czynienia z upałem. Ale mamy też rekordy z tymi nocami tropikalnymi. Mamy rekordy dobowe, jeżeli chodzi o sumy opadów. Przecież pamiętamy Warszawa, Zamość, wcześniej Bielsko-Biała czy Gniezno. Tam w zaledwie jedną dobę, albo czasami nawet kilka godzin, spadało tyle deszczu, ile powinno spaść w ciągu jednego miesiąca. I pamiętamy to, co się wtedy działo. Zalane centra miast, zalane samochody i paraliż. Paraliż. Kolejne rekordy to na przykład średnie temperatury dla konkretnych miesięcy. No ja przypomnę, że no, luty był cieplejszy od kwietnia, więc to już była naprawdę ciekawa sytuacja. Także no, te rekordy będą się pojawiały, ale klimatolodzy pokazują, że za chwilkę może właśnie sam rekord, jeżeli chodzi o temperaturę, nie być aż tak bardzo istotny, tylko właśnie to, że te fale upałów trwają długo. I tutaj z kolei biometeorolodzy, czyli ci, którzy zajmują się pogodą i no, jak ta pogoda wpływa na nasze zdrowie, no ostrzegają. To naprawdę może być jeszcze bardziej groźne niż te jednostkowe maksymalne wartości. My jeszcze używaliśmy w tej rozmowie sformułowań typu jesień, zima, lato, a czy już musimy się powoli przyzwyczaić do tego, że cztery pory
roku. Takim tym klasycznym tego słowa znaczenie, tak jak moja córka robi jakieś obrazki w przedszkolu, jesień to liść, zima to śnieg, lato słońca, wiosna to zielono, bo wszystko pięknie nam rozkwita, to już jest przeszłość? No, powoli zatracają się, prawda, te pośrednie pomiędzy no, zimą, a jakkolwiek nazwać zimą, a latem, te pory roku, ale klimatolodzy uważają, że faktycznie tutaj mogą być dwie pory roku. Chłodna i ciepła. I no, my powoli musimy się przyzwyczajać, że te różnice w tych porach roku nie będą one widoczne i zazwyczaj po tym chłodniejszym okresie przychodzi bardzo duże ocieplenie. No, powoli do tego musimy się przyzwyczajać. Klimat Polski mocno się zmienił. Ostatnie 70 lat wzrost temperatury o ponad 2 stopnie Celsjusza. Bardzo takie dobrze. Wartości temperatury były notowane 70 lat temu. Północne Włochy, właśnie Nizina Padańska, ewentualnie Węgry, Słowenia. To jest teraz u nas i ten klimat mocno przesunął się bardziej w kierunku północnym. To ma swoje bardzo, bardzo też negatywne konsekwencje, bo to, że lubimy słońce, wygrzać się, to jest jedno, ale konsekwencje tego są też ogromne. Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia na pewno, bo tematów nam nie zabraknie. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję.